Jako, że hype na FIFA już trochę minął, czas wrócić do GTA i je w końcu dokończyć. Cześć, witajcie, jestem Hudo, to kolejny odcinek z GTA 5. Jesteśmy Franklinem i co mamy właściwie do zrobienia? Zacznę sobie na mapę. Jak się włączało mapę, o to jest pytanie. Escape'em. Może być. Czekajcie, czy ten safe jest jakiś dziwny? Czy na pewno w tym momencie skończyliśmy, bo mamy jakąś misję zaczętą chyba. Czyli to jest po prostu część misji pobocznej, ale bardzo może, że to jest część misji pobocznej. A my chcemy zrobić coś z misji głównej na pewno. A mamy chyba tylko misję dla Franklina. Jest to misja dla FIB, czyli pewnie misja dla wszystkich po prostu. I jest to misja, to jest dla Lestera? Misja dla Lestera. Jesteśmy bliżej misji dla Lestera, to jest pewnie jakiś napad. Czy coś takiego. Także jedziemy tam. Zbliżamy się. I tak kontynuując wątek save'a, dlaczego się zastanawiam? No bo jak mówiłem w odcinkach z FIFA, instalowałem system od nowa i te save'y niby przenosiłem też ręcznie, ale musiałem zainstalować Rockstara od nowa i czy nie pobrała jakiegoś dziwnego save'a, może jakoś źle zsynchronizowane było, no ale zacząłem Franklinem w Amunation, kojarzę, że po tym Amunation gdzieś tam jeździliśmy. Ja naprawdę żałuję, że nie zerknąłem na odcinek ostatni. No ale trudno. Gdzie ty, Lester, jesteś? Halo? Gdzie on jest? Ja go nie widzę na pewno, ale gdzieś tam jest. Okej, zamknęło mi grę tam na plaży. Dzień dobry. Nie wiem, w ogóle zamknęło mi grę i odpala się ona w oknie. Dzieją się ciekawe rzeczy. Ale przy okazji zobaczyłem sobie. Właśnie, bo to jest save'a, znaczy ustawienia zmieniałem. Muzyki. Jest dobrze. Przynajmniej sobie zobaczyłem, co robiliśmy ostatnio. No i faktycznie skończyliśmy w tym Amunation, bo szukaliśmy strzelnicy. Ja chyba miałem to zrobić pomiędzy odcinkami, ale wyszła FIFA. No i no, jest tak jest. Dlatego zobaczę, najpierw zerknąć w telefon i zobaczyć, co mamy zrobić. Tu są wiadomości. Ziomuś, dostałem. Nie, no dobra. Gdzieś było po strzelaniu się na pewno, ale gdzie to nie wiem, ale chyba misje są w miarę dostępne. Spróbujmy się jeszcze raz udać do tego Lestera. Może tym razem gry nie zamknie. O, tu się coś dzieje w ogóle. Dobra, zobaczcie sobie akcję poboczną. W takim. Nie! Nie! A, jest blisko w ogóle ktoś. Nawet nie wiem, na kogo się przełączyłem. Całkowicie przypadkiem. Klikam Alt. O, Trevor, dobra. Trevor, już. Daklepmy go szybko. I wracamy na Franklina. A czemu kliknąłem Alt? Przyzwyczajenie z innych gier, bo ogrywam obecnie Asasyny, nadrabiam do Valhalla, bo się zatrzymałem w pewnym. Już nie ma tej aktywności pobocznej. Zatrzymałem się w pewnym momencie. Poważnie. Po Black Flagu się zatrzymałem. Tylko że niego nie dokończyłem wtedy z jakiegoś powodu. No i nie miałem save'a, musiałem sobie Black Flaga od nowa ograć. I tak później zrobiłem kilka kolejnych tych Asasynów. No jestem obecnie na Origins. A tam wspina się altem. Także no. Może mi się zdarzać przez chwilę ten alt gdzieś tam wciskać. Dobra, zbliżamy się do miejsca spotkania z Lesterem. Czy mi teraz grę zamknie? No nie. Okej. Może tam był po prostu jakiś błąd, że. Nie wiem. To mówiłem, że ta gra mi się teraz odpali w oknie, a wtedy było na pełnym ekranie. Może tam jakaś niezgodność ustawień się zadziała. Nie mam pojęcia. Zaczynamy misję. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but
Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. No, Lester stosuje mocne środki bezpieczeństwa. Okej, już miałem palec na alcie, ale nie kliknąłem go. Biegniemy. Znaczy, do jakiegoś auta biegniemy. To jest parking i jedziemy do hotelu. Lester przydzielił nam zadanie. Dobra, pierwszy z brzegu bierzemy. Może być ten. Jako, że Frank nie idzie sam, stawiam, że jakiejś konwersacji nie będzie. 1,5 kilometra do celu. No i w końcu niby radio się... Nie wiem, czym jest radio. O, cool. Niby radio jest, a muzykę wyłączyłem. Czemu o tym wcześniej pomyślałem? Nie wiem. Za każdym razem w każdym aucie musiałem osobno radio wyłączać. Dobra, widzimy się bliżej naszego celu. Dobra, zbliżamy się do celu. To jest w ogóle chyba misja, na której będziemy mogli coś zarobić, inwestując. Zobaczymy zaraz. Musimy wjechać na szczyt parkingu zapewne. Tak mi się wydaje. Czy nie? Czy to jest na dole? Nie, no raczej jest to... No nie, jednak jest to na dole, no dobra. Nam jest dla niepełnosprawnych parkujemy, może być i tak. Ochroniarze przyjechali odebrać cel z hotelu. Ofiara ma niedługo wyjechać. Dobra, czyli będziemy musieli iść na szczyt tego parkingu, zaczaić się ze snajperką, oddać celny strzał. A nawet już jesteśmy na górze. Dobra. Czekajcie, to jest czas do wymeldowania. To jest moja snajperka. Pozostaje nam czekać. Obserwować. Minuta 18. Chyba nie mówił Lester nazw firm w tym momencie, bo myślałem, że większość ogarnia, co się działo w tym GTA 5. Teraz może ewentualnie te moje filmiki są takim przypomnieniem. Ja też je robię tak po prostu, no chcę przejść to GTA na kanale sobie tak we wszystkie serie od początku. Nie, ominęliśmy jedynkę i dwójkę. Zaczęliśmy od trójki, tak sobie powoli w to gramy już parę ładnych lat. No, ale nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. O, podjeżdżają ochroniarze. Zabijemy szefa jakiejś firmy i chyba będziemy mogli zainwestować w konkurencję i na tym nieźle zarobić. Czekajcie, gdzie on jest? Czy ja będę miał jakoś oznaczonego? To nie on. Ja czuję, że to mi się zepsuje, bo się rozgadałem i nie ogarniam, co mam zrobić. A nie, wydaje mi się, że wymeldowanie będzie teraz. Do wymeldowania mam poczekać. I on wyjdzie w tym momencie, no nie? Powiedzcie, że tak. Że nie przegrałem teraz. Jest, dobra, zamordowy cel, okej. Okay. Czyli dobrze zrozumiałem. To on? To on. O nie. No nie! Nie trafiłem! Nie trafiłem! Poważnie? Nie trafiłem. Gonimy go.
Przegraliśmy. Tak się kończy nieregularne granie w GTA, nie? Więc jeśli chcecie przejść GTA ponownie, czy jeszcze nie przechodziliście, w co wątpię, to zróbcie to bez przerw, od razu za jednym podejściem. Dobra, widzimy się, jak ta minuta 20 minie po prostu. Bo już nie będę miał o czym gadać po raz kolejny. No to czekam na wymeldowania po prostu. Aha, 5 sekund zostało do wymeldowania. Da się skupić, byle trafić. Ja strzeliłem sobie trochę przed niego. Też, no, nie pamiętałem, jak w GTA działają te snajperki, nie? Muszę strzelić centralnie. O, teraz idzie z innej strony. Dobra, teraz został trafiony. I uciekamy. Uciekamy, uciekamy. A nie, my jesteśmy jednak na dole tego parkingu. Dobra, schowaj broń, Franklin. Możesz? Jak się chowa broń? Dobra, tak. Odsuńmy się z tego miejsca. Czy oni będą sprawdzać parking? Możliwe. A może to oleją? No teraz już mnie nie widzieli. Wtedy to oddałem w ogóle 3 strzały. Bez sensu to było. Na szczęście ta strzała się trafi za pierwszym razem. Nawet mnie nie zobaczyli. Oddalamy się z tego miejsca. Od pana pożyczymy sobie pojazd. Jedziemy. No i misja ukończona. Czy zadzwoni Lester z jakąś informacją? W co zainwestować? Czy to jeszcze nie ta misja? Możliwe, że właśnie zaspoilerowałem przyszłe misje, ale może nie. Kontynuuj. Nie? Jest, jest Lester. No. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, you know, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dog. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Okej, czyli to tak nie to, co myślałem. A Franklin dostał nowe mieszkanie. Pojedź mi tam, ale naprawdę my jesteśmy jeszcze na tak wczesnym etapie gry, że Franklin dostaje to mieszkanie. Byłem pewien, że już je ma. No okej. A jeszcze, tak wracając do tego tematu, asasynów, o których wspominałem, no, generalnie to planem było to GTA już skończyć parę lat temu na tym kanale. I gdzieś tam sobie myślałem, że może by zrobić coś podobnego z asasynami, że sobie od jedynki przejdziemy i tak dalej, nie? Ale wtedy, wtedy chyba czwórka dopiero wychodziła, bo jeszcze nawet nie było, kiedy ta myśl się u mnie pojawiła. No a teraz tych części jest obecnie 13? 12? Coś takiego. Także byłoby to trudne zadanie, przechodzić wszystkie asasyny od nowa na kanale. No, a do końca GTA jeszcze daleko. Pobrałem wczoraj 4 już, nastawiając się na to, że tą 5 skończymy wkrótce. Mam zamiar się za to wziąć ostro. Także, no. Potem dopiero będziemy myśleć za jakiś rok, co dalej obok FIFA. Dobra, jesteśmy na miejscu, chcemy trąbić, nikt nie wyjdzie. Są rzeczy Franklina, są jego pojazdy. Nowa krywka Franklina, możesz zachować pojazdy parkujące w garażu. Okej, okay, no to wiemy, standardowa mechanika GTA. Obejrzyjmy sobie tą chatę, czy coś będzie po wejściu tutaj? Chyba niekoniecznie, tak to wygląda. Jakby ktoś nie znał chaty Franklina, pudła jeszcze nie rozpakowane, jak widzimy. Apteczka. Dobra, taki widok ma Franklin z okna. A tymczasem pomyślmy sobie, co my teraz jeszcze możemy zrobić. Pojawia się kolejna misja od Lestera. Bardzo możliwe, to będzie następne zlecenie po prostu na kogoś albo na coś. Czy my chcemy to zrobić? Może sobie zrobimy taki luźny odcineczek z tymi zleceniami. Nie mam pojęcia, ile to nagranie trwa, ale jakby się udało 3 takie zleconka ogarnąć, byłoby naprawdę super. Także widzimy się na miejscu. Albo jak się będzie działo coś ciekawego po drodze. Okej, w dużym tempie zbliżamy się do celu. Żeby tylko nie było wypadku, ale tam coś się dzieje. Halo, umiejętność specjalna, dobra. Chcę zawrócić.
Bo tu się pojawiła niebieska kropka. A, to jest po prostu ciężarówka z pieniędzmi, z czymś, na który możemy napaść. W tym momencie ona nas niespecjalnie interesuje. Wracamy do Lestera. Zobaczymy, co tym razem dla nas ma. Tak mi się wydaje, że to może być kolejne zlecenie. No, powiedziałem, że moglibyśmy sobie ze 3 zrobić w tym odcinku. Ale nie jestem pewien, czy to jest to. Zobaczymy, co to jest. No co? Gdzie? Patrz, jak jedziesz. Dobra. Telefon, Lester. No to powiem, będzie jakieś zlecenie, bo znowu do budki telefonicznej dzwoni. Zaczynamy. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Okej, okay, powiedział on teraz, co zainwestować, więc stawiam, że ja po prostu... Co? Przegapiłem wtedy. A, to jest chyba lokalizacja tego. Przegapiłem... jak mówił o tej inwestycji. Dobra, mamy to oznaczone jednak. Ale czekajcie, teraz włączy się pauzę. Chcę szybko w internet. Pieniądze i usługi. Coś tam... Dead cigarettes. Czekajcie. Czy ja to znajdę teraz? Czy to mogło być alfabet... Nie, to jest alfabetycznie, okej. Okay. Czy to jest debonair's... Cigarettes, producent wyrobów tytoniowych. Tak, kupmy tę aukcję. Ile mamy hajsów w ogóle? Nie wiem. Moja force 750 tysięcy mamy, tak? Za 200 tysięcy? Czekajcie, to jest 300 tysięcy. Może być, kupujemy tę aukcję. Kontynuuj, dobra. Czekajcie, bo no działaj. A, jeszcze jest tu. Tu też jest debunner? Nie, tu nie ma, dobra, czyli okej, okay, nieważne. Zainwestowane. Jedziemy zabić cel. W sumie to jesteśmy już blisko. Na mapie już mamy chyba oznaczony po prostu nasz cel. A zabić by go wypadało z większej odległości. Czy my możemy to zrobić z końca ulicy? Czekajcie. Dawać mi snajperkę. Czy ja typa widzę? To nie jest on. Nie. Dobra, podejdźmy bliżej. Czy może to jednak jest miejsce, w którym mam stanąć? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę. Nie, on jest z boku. On jest z boku, ja go stąd nie będę widział. Dobra, nieważne. On będzie na siłowni chyba. Tak jest. Czy my sobie możemy wejść na dach tutaj? Dobrze. Czy to jest on? Czy to jest on? Tak naprawdę to ciężko, czekajcie. Wydałoby, że to jest on. Proszę, bądź tak, to on, dobra. Okej, kolejny typ. To nie jest nasz jedyny cel. Jedziemy dalej. A w ogóle w prawym dolnym rogu mamy czas. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. I nie wiem, to chyba jest czas po prostu na zabicie wszystkich naszych celów, celi. Nie wiem. A, dobra. Więc trzeba się trochę spieszyć. Ja tu się trochę obijałem z tym celowaniem i tak dalej. Naprawdę nie zwróciłem uwagi na ten czas. Także teraz gaz do dechy, tylko nie rozbijając się może. Jedziemy dalej, bo nie wiem ile ich będzie. Wydaje mi się, że 3. Ale pewności nie mam. Gdzieś tu na dole jest kolejny. Prawdopodobnie będę mógł go ściągnąć stąd? Czy nie? Czekajcie. Czy on jest tam? Nie, on jest dość mocno oddalony. Nie będę... No nie będę go widział. Dobra, trzeba jeszcze trochę podjechać. Jakiś motocykl by chyba się najlepiej nadawał do tej misji. No, gdzie jedziesz? Patrz. Gdzie on jest? On jest na jachcie, dobra, dobra. Wracaj, przecież pichał nam. To Lester w SMS-ie. Dobra. No tak. Jest nasz cel.
O nie. No nie, nie, nie gadaj, że ucieknie. No trafże go, dobra. Zmarnowane strzały. Mocno. Już stres był, jak nie trafiłem. W ogóle nawet trafiłem w tą kobietę. Zanim pomyślałem, że to ma być facet. Dobra, jedziemy dalej. 2 kilometry do kolejnego celu. Okej, jesteśmy blisko. Z dużą prędkością się poruszamy. Będzie trzeba zaraz sobie zwolnić, żeby nie zginąć. Dobra. Gdzie on jest w ogóle? Tam gdzieś, dobra. Nie trąb, Franklin. Czy on jest w tym aucie? Czy on jest na górze gdzieś? Nie mam pewności, czy to jest ona. To nie była ona. To nie była ona. Gdzie jest typ? Gliny jeszcze, no nie! Nie wiem, gdzie chłop jest. W oknie? Dajcie spokój. No nie teraz, policjo. Pewnie, zabijcie mnie. Znaczy sam się prędzej zabije. Dobra, szybka ucieczka. Może mnie nie będą widzieć, no może nie wezmą helikoptera. Na górę, na górę. Bijamy się. Czas mi się kończy. Mam nadzieję, że to jest ostatni typ. Zanim ja tam wejdę, o Jezu. Nie strzelać, panie władzo, proszę. Nie wiem, gdzie chłop jest, no. Nie mam pojęcia. Pokazuje mi na górze niby. Gdzie on jest? Strzelają do mnie już. A ja nie widzę typa. Pamiętam, że jak za pierwszy raz doprzedziłem, też jakiegoś budynku nie mogłem znaleźć. I to był prawdopodobnie ten. I przegrałem tą misję, musiałem ją powtarzać. I teraz szykuję się na to samo. Ja nie wiem, gdzie on jest, no. Halo. Nie widzę go wcale. No nie myślę, że on jest naprawdę na dachu. Muszę na to wejść całkowicie wysoko. Najwyżej. No dajcie spokój, już za nisko jesteście, żeby trafić. Minuta 30. Czekajcie, co Lester w ogóle napisał nam? Dostań się szybko do Westwood, wieżowiec Eklim wypatruj brudnych okien, dobra. Brudnych okien wypatruj. Nie może to jest z drugiej strony, nie no, nie może być z drugiej strony. No tu celuję idealnie w tym momencie, w to gdzieś. Nie, on musi być... Nie wiem, gdzie on musi być. On tam jest. Tam jest. Z boku. Nie zabijemy go teraz. Nie ma szans. Musiał mieć jetpacka. W tym momencie. On jest z boku. Chyba. Już nie wiem. No, no będziemy powtarzać tę misję. Trudno. Od początku. Tak, nie, po prostu się zobaczymy w tym samym momencie. No chyba, że jak go gdzieś dostrzegam. Mam go! Mam go! Ale ostatniego nie zdążę, bo jest jeszcze jeden jednak. Trudno. Już wiem, gdzie jest. W każdym bądź razie. Strasznie, ej, to było niewidoczne? Zupełnie. No dajcie spokój mi. Oho. Dobra, ja się już po prostu zabiję, nie? O, ej, czy my kontynuujemy od momentu... Tak, my kontynuujemy od momentu zabicia tego typa. Easy, dobrze, że go zobaczyłem w końcówce. Mogłem sobie wskoczyć po prostu i czas się przedłużył. Idealnie, mamy 2 minuty na dotarcie do ostatniego już prawdopodobnie. Motocyklu mamy wypatrywać, lecimy. Zbliżamy się, już mniej niż kilometr do celu. Tak w sumie to na każdej postaci mógłbym potem zainwestować w to Debrun Cigarettes. Tylko, że ja się obawiam, że stracę hajs na tym, bo tu wydałem 300 tysięcy
i zapomnę o tym, że to zrobiłem. Tak było przy mojej pierwszej rozgrywce. Po prostu się wciągnąłem, grałem kolejne misje i jakby się przypomniało, że kupiłem tę akcję, to już wtedy były nic nie warte i na tym straciłem. Także no, bywa. A on jedzie, dobra. On jedzie, czy ja mogę strzelać z auta? Mogę. Jedziemy za nim. On ucieka. Czemu on ucieka? Hej, nic ci nie zrobię, kolego. Dobra. No, to już na pewno nie żyje. Lester, masz coś do dodania? Bo to już chyba... Co to było? To chyba wszyscy. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Dobra, będziemy w kontakcie. No, trochę dzisiaj zleceń dla Lestera, znaczy no w sumie dwa, ale to ostatnie to było dość obszerne. Ja myślałem, że do każdego będzie osobna misja, tak na początku, później mi się dopiero przypomniało, że to będzie kilku w jednej i nie jestem pewien, chyba będzie jakaś misja poboczna związana z tym. Ja bym sobie chętnie zrobił, to jest spoko, można na tym zarobić i w ogóle, ale pewności nie mam. W GTA grałem dawno, w premierę. No, więc możesz sobie policzyć ile to lat temu było, kiedy wyszło w ogóle GTA w 13, 12, coś takiego, także jakieś 7 lat temu, spokojnie. Franklin, stajesz się, szalejesz poza domem, martwię się, chciałam zadzwonić, ale i tak nie odbierasz, więc poszperałam i dowiedziałam się, że masz mieszkanie gdzie indziej. No, tak, też się dowiedziałem niedawno, że mam mieszkanie gdzie indziej, jakiś mail, to... Typowe, jak traktujesz swoją ciotkę. Nie, Franklin. A, to jest dalsza część. Jak ktoś bardzo chce to przeczytać, to możecie sobie zapauzować. Ja to przewijam tak w miarę. Powinniście wychwycić. Dobra, no, ciocia Denise napisała maila. Myślę, że to jest w ogóle SMS, ale jednak nie. Dobra. My w ogóle mamy. Co nam zostało? Zostało nam chyba. Mi tabem włączam, bo w Assassinie się tabem mapę włącza. Włączało przynajmniej przed Origins. To jest misja dla Trevora. Została nam misja tylko dla FIB. Ona może być złożona dla wszystkich bohaterów i na pewno nam trochę zajmie. A w tym odcinku to było chyba na tyle taki spoko powrót do GTA. Luźna misja, postrzelaliśmy, fejle też się zdarzyły. Ale ostatecznie aż tak dużo czasu na powtarzanie misji nie straciliśmy. Dobra, więc to było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z GTA. Tak, postaram się, żeby chociaż raz w tygodniu się to GTA pojawiało. Może częściej, no zależy jak mi się będzie chciało grać. Na razie, no jestem na to GTA nastawiony, żeby zagrać, ale możliwe, że zrobię tak, że po prostu ponagrywam te odcinki jakoś do przodu i będą się pojawiać. No jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.